Sam pan pisał o wartości osobistych doświadczeń. Co innego jednorazowy eksperyment z LSD czy insuliną, a co innego 3 miesiące leżenia w szpitalu. Co pan chce przez to osiągnąć? Chcę ich zrozumieć. 30 lat ich leczę i jeszcze nie rozumiem. Zresztą nawet nie próbuję, bo jakbym zaczął, to by znaczyło, że ze mną też coś jest nie w porządku. Profesorze Wallace, skończyłem staż, zacząłem specjalizację. Takie doświadczenie może okazać się niezwykle cenne. Przecież to tylko 3 miesiące urlopu. Miesiąc zaległego, miesiąc z tego roku i miesiąc bezpłatnego. Przecież pan wie, że nie zależy mi na tym, żeby sobie odpocząć, ale żeby się czegoś nauczyć. Proszę o oficjalne skierowanie na oddział pana przyjaciela, profesora Zimińskiego. Chcę, żeby jego lekarze myśleli, że jestem autentycznym pacjentem. Oczywiście będę trochę symulował, ale po 3 miesiącach niech Zimiński mnie wypisze bez szumu i z rozpoznaniem zdrowy. To jak będzie, profesorze? A co na to pańska żona? Tak. Mój adwokat już wie. Dobrze, zadzwonię do twojego. Tak, mam czym zapisać. Przecież kupiłaś mi pióro na 5. rocznicę, nie pamiętasz? Halo? Długopis proszę. Jakikolwiek, najtańszy. Dzień dobry. Nazywam się Andrzej Majer. Miałem się dzisiaj do pana zgłosić. Proszę mówić, ja pana słucham. Nazywam się Andrzej Majer. No niech się pan nie denerwuje. Słucham pana. Panie profesorze, ja pracuję w klinice profesora Wallace'a. Jestem psychiatrą. Miałem... Zaraz, ja mam gdzieś tutaj skierowanie. Chciał się pan tutaj rozejrzeć jako pacjent. Tak. Że też chciało się panu tak daleko jechać. No wie pan, trudno jest udawać chorego przy kolegach z wydziału. No tak, ale pan jako lekarz i człowiek zdrowy nie może przecież być leczony. Aha, widzę, że profesor Wallace niezbyt precyzyjnie przedstawił moją sprawę. Chciałbym, żeby o tym, że jestem zdrowy, wiedziało tylko nas trzech, to znaczy profesor Wallace i ja. Zależy mi na całkowitej adaptacji w środowisku chorych i na tym, żeby personel medyczny traktował mnie jak zwykłego, autentycznego pacjenta. Po 3 miesiącach chcę stąd wyjść z rozpoznaniem zdrowy. Boi się pan, że zapomnimy o panu i zostanie pan tu na zawsze, jak w filmie. Wszystko będzie w porządku, osobiście się tym zajmę. Napije się pan whisky, może kawy? No wie pan, nie. Piję whisky, a potem idę na oddział jako pacjent. Nie, chcę, żeby nikt niczego się nie domyślał. Widzę, że się pan uspokoił. Na początku był pan zdenerwowany. Był pan zdenerwowany, co? Kiedy pan się urodził? Dawno. Jak dawno? Dawno, ale nie aż tak znowu. Dawno. Ma pan żonę, dzieci? Nie. Jakie ma pan wykształcenie? Politechniczne, jestem inżynierem. Pamięta pan prawo OMA? 7. Może 7. A może 8? Może. To jest pana łóżko. Tu prądy są. Chronić się trzeba, bo zabijają. Proszę to połknąć. Znowu są prądy, panie Kowalski? Duże prądy. Dzisiaj była próba napięcia. Myśmy chcieli odciągać. Pokumali się z elektryką. No, śmiało. Wystarczy. Proszę się położyć i odpocząć.
Modelowa sytuacja. Chorzy, personel, lekarze i ja. Lekko świrujący kandydat na profesora. Jak się pan nazywa? Andrzej Mojera, pan? Kłosowicz. Jeśli to ma jakieś znaczenie. Nasłali cię na mnie, co? Damy panu tabletki na uspokojenie. Gdyby coś się działo, proszę mnie zawiadomić. Panie doktorze, trzeba coś zrobić. Co się dzieje, panie Kowalski? Zabierzcie stąd tego nowego. To jest taki sam pacjent jak pan. Dlaczego on panu przeszkadza? Nie. Tu chodzi o to, że prąd gęstnie. Ja czuję to. Na tej sali są straszne prądy. Ja jestem przyzwyczajony i Nowakowski też. A zresztą on jest psychicznie bardzo chory i nic nie czuje. Ale nowego te prądy mogą zabić. Zabierzcie go, zanim go porazi. Zobaczymy, co się da zrobić. I zapytamy pana Andrzeja, czemu te prądy nie przeszkadzają. Mam pomysł. Zaraz dostanie pan tabletki. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Proszę dwa razy dziennie placebo. Tak. A gdzie pan czuje te prądy, panie Kowalski? Z elektrowni? Słucham? Pan z elektrowni, tak? Chciałem z panem porozmawiać. Z elektrowni! Z elektrowni są! Ratunko! No tak, witaminy C mu nie dali. A nawet o tym nie myśl, grubasie. Niech pan to połknie. No, szybciutko. Wstawaj, kurwa. Tak myślę. Wypluj to. Już. Niech się to rozetrze. No, zamówi się za tatusia, już. Pijesz, on ci przyjebać, no. Mam trzy możliwości. Pierwsza, nie wypiję, to zrobił mi zastrzyk. Druga, nie wypiję, zrobił mi zastrzyk, a gruby jeszcze mi wpierdoli. Trzecia, wypiję i zaraz wyżygam. Niech się pan pana Mietka nie boi, on nie taki zły. No, proszę się położyć. No gdzie pan idzie? Proszę się położyć. Co się pan tak patrzy? Panie Mietku! Mietek! Możliwość czwarta. Wypiję, nie wyżygam, a Mietek i tak mi wpierdoli. Prądy! Prądy! O Boże, co się tu dzieje? Przyszli po mnie z elektrowni! My się chcieli prądami odciągać, niech mi siostra ratuje! Pan się zamknie, panie Kowalski! Spokój! Czego leży na podłodze? Do łóżka! Niech mi siostra da trochę wody. No wstaję! Do kurwy nędzę, czy nie? Z elektro! Kowalski, cicho. Która godzina? A w pół do komina. Noc, trzeba spać. Nie mogę. Damy coś na sen. Nie, siostro, nie. Już zasypiam. No, mam nadzieję. A jak nie, to pójdzie w pasy. Nie, już zasypiam. Miałem poznawać psychikę pacjentów, a tymczasem poznaję działanie psychotropów. I to do tego na własnej skórze. Trochę mnie to irytuje. Dzień dobry panom. Panie Majer, proszę bardzo. Jak się pan czuje? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kowalski. Panie Kowalski, dzień dobry. Proszę bardzo. Panie Nowakowski. To jest ten pacjent, który przyszedł na oddział wczoraj, panie
ordynatorze. Objawy osiowe dość typowe, co potwierdził pierwszy wywiad. No i jakie są te objawy? Otamowanie, rozkojarzenie, rzecz jasna, brak poczucia choroby. O mamy? Słuchowe głosy, imperatywy. Czy dostaje haloperidol? Nie, diazepam, nie chloropromazynę. Wprowadzić haloperidol. No i jak pan się czuje? Kowalskiego scharakteryzowali jako paranoidalnego, co od początku wydało mi się oczywiste. I jeszcze chciałem powiedzieć też, że... Przeprowadzić badania według skali syntonia autyzm i według skali PANS. Chory wczoraj nie chciał przyjąć leku. No to niech pan zwróci na to uwagę. Mówiłem, żeby zrobić z tym porządek. Natomiast Nowakowskiego określili jako katatonika. Dla mnie wcale to takie jasne nie jest. Jego zachowanie pasuje raczej do zespołu otępiennego. Ale ja obserwuję go całymi godzinami. A oni tylko podczas obchodu. Parę minut dziennie. Proszę pana. Nic panu nie jest? Boli. Co boli? Zęby i głowa. Madecki to agresywny typ. Po co pan go zaczepiał? Mówiłem, pizdzielczu. Pardon. Mówiłem, że przyszedł na sali i nie szukał guza? Mówiłem? Mówiłeś. Co to za spoufalanie się? Powiedz tak, panie Mietku. No mów! Niech pan przestanie, panie Mieczysławie. Porządek musi być, znaczy tu będzie dom wariatów. Dziękujemy, panie Mietku. Siostro. Proszę mu zrobić opatrunek. I obowiązkowo konsultacja z dentystą. A pana proszę na przyszłość, żeby pan nie zaczepiał innych pacjentów. Ale głos mi kazał iść. Kowalski paranoidalny, faza ostra, dość agresywny. Jakakolwiek próba nawiązania rozmowy kończy się niepowodzeniem. Natychmiast włącza mnie do swojego systemu urojeń. Z tym drugim także brak kontaktu. Najczęściej leży i śpi. Gdyby nie to, że z jakichś powodów się tu jednak znalazł, powiedziałbym, że to człowiek zdrowy. Tyle tylko, że spacyfikowany przez potężne dawki leków. Kolejne spostrzeżenie. Nie ma integracji między chorymi. Gdy zwykły pacjent trafia do zwykłego szpitala, przede wszystkim zapoznaje się z innymi. Wymienia uwagi o swoich chorobach, o sposobie leczenia. Tutaj to po prostu nie istnieje. Podstawowy wniosek, jaki się nasuwa, to brak kontaktu i wrogość przy każdej, jak na razie, próbie wejścia w intymny, absurdalny świat chorych. Zawsze sądziłem, że to lekarz ma niewielki kontakt z pacjentem, z racji tego, że poświęca choremu małą ilość czasu i że to lekarz jako ktoś, kto ingeruje w psychikę chorego, jest postrzegany przez niego jako symbol zagrożenia. Jest zupełnie na odwrót. Kiedyś jeszcze na studiach Wallace dał nam do wypełnienia takie testy. Okazało się, że co najmniej 3/4 studentów kwalifikuje się do grupy osobników autystycznych.
jako zamknięci w sobie, niechętni światu i kontaktom towarzyskim. Z początku zapanowała wesołość, ale potem konsternacja, bo przecież okazało się, że większość z nas jest kandydatami na schizofreników. Wallace musiał nam tłumaczyć, że tych testów nie daje się do wypełnienia ludziom zdrowym. Zapytałem go, skąd wiadomo, gdzie zaczyna się choroba psychiczna i komu w związku z tym można dać do wypełnienia testy. Wallace'a zatkało. W końcu odpowiedział pytaniem na pytanie. A kiedy według pana zaczyna się łysina? Zmienili mi leki. Zastosowali chloropromazynę i zwiększyli dawki diazepamu. Awansowałem na prawdziwego schizofrenika. Potrzymają mnie jeszcze jakiś czas na obserwacyjnym, żeby potwierdzić diagnozę, a potem wreszcie wyślą na właściwy oddział. Kto wie, czy schizofrenia nie jest większym polem do popisu dla filozofa, niż dla klinicysty żądnego konkretnych efektów, konkretnej terapii. Łagodzimy skutki, to wszystko. Nie znamy ani przyczyn, ani mechanizmów, a leczenie to jedna wielka loteria. No, CDC, jedziemy. Sweter. Kurwa, ściągaj to, kto mój sweter, no! Co się tu dzieje? Zabrał mi sweter. Gówno prawda, to mój sweter. Spokojnie, spokojnie. W szpitalu psychiatrycznym nic nie dzieje się naprawdę. Traktują mnie jak typowego pacjenta z manią prześladowczą. Zaostrzenie choroby, nasilenie objawów psychotycznych. Najgorsze, że na ich miejscu zrobiłbym to samo. Istotą elektrowstrząsów jest doprowadzenie do wyładowań w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Wiele lat minęło, zanim ustalono, ile voltów i ile amperów i przez jaki czas ma atakować chore mózgi, żeby była szansa, że się coś w nich polepszy. Choć do tej pory nie wiadomo co i dlaczego. Chciał ze mną rozmawiać, tak? Nie z panem. Chciałem rozmawiać z ordynatorem Ziemińskim. To niemożliwe. Profesor Ziemiński nie pracuje na tym oddziale. Pan się czegoś obawia? Panie doktorze, przychodzą do mnie pacjenci w nocy. Nachylają się nad moim łóżkiem, gapią się. W każdej chwili gotowi są mi coś zrobić. Mnie pan to mówi. Wczoraj się musiałem chować przed nimi w kiblu. Niech pan się nie denerwuje. Wie pan co? Mam pomysł. Przepiszę panu tabletki. Ja nie chcę tabletek. Chcę, żeby mnie pan przeniósł do izolatki.
Nie wydaje mi się to konieczne, panie Andrzeju. Ale wkrótce przeniesiemy pana na inny oddział. Najwyższa pora. Słucham. Nic. Nie zgubiłem gdzieś długopisu? Taki metalowy, srebrny. Nie, nie widziałem. Pozbawiony poczucia bezpieczeństwa i dystansu, jaki dzieli ludzi zdrowych od chorych, stałem się po prostu jednym z pacjentów. Nie pomaga mi to, że uważam się za kogoś z innego świata. Świata ludzi zdrowych. Tej statystycznej, przeważającej zbiorowości, która wyznacza psychiczną normę. Wyznacza, gdzie zaczyna się łysina. Się nie rozerwie. Proszę się odwrócić, muszę panu zrobić zastrzyk. Siostro, nie trzeba. Wypij dupę, piździelcu, bo też pójdziesz w pasy. Żeby chociaż raz była spokojna na to. Jazda, wyciągaj kopyta, piździelcu, idziemy, już! Raz, raz! Taki uwał. Wstajesz, co ma ci znowu przypierdolić? Przenoszą mnie na inny oddział? A? Dokąd? Do Totki. Idziesz, czy mam ci pomóc? Muszę zabrać. Muszę do toalety. Później, teraz masz ważne spotkanie z panem doktorem, już jesteśmy spóźnieni. Ale ja muszę. No to puść! Thank you.
nazwisko? Maher. Dobrze. Czy widzi pan jakieś dziwne postaci? Czy co widzę? Czy widzi pan coś, co pana przeraża? Tak. W nocy widziałem Nowakowskiego. Chciał mnie udusić, a rano skopał mnie sanitariusz. To mnie przeraża. Papa Mietek nie jest wpuszczany na ten oddział. No cóż, zapomnijmy o tych przykrych incydentach, ale czy oprócz tego widzi pan jakieś postacie, których się pan boi? A temu o co chodzi? Na ogół halucynacje chorych sprowadzają się do różnych głosów. Wizje to rzadkość. Tym bardziej ruchome. Czasami boję się tego, co słyszę. Ale nigdy tego, co widzę. Pan mnie chce oszukać. Dlaczego? Ja pana nie oszukuję, panie doktorze. No to dlaczego pan mówi, że nie widzi żadnych zagrażających panu postaci, skoro musi je pan... Ale ja naprawdę niczego nie widzę. Nie widzi pan. Najpierw mówicie, że nie widzicie, a potem wszyscy widzicie. Kto jest ordynatorem na tym oddziale? Profesor Zimiński. A dlaczego pan pyta? Nareszcie. Będzie kontakt i będzie pomoc. A jak o mnie zapomniał, to ja mu przypomnę. Dzień dobry. To jest pana nowa sala. Ma numer 13. Przenieśliśmy już pana rzeczy, tam są. Dlaczego aż tak się wyróżniam? Jestem zdrowy, jestem obserwatorem, zgoda. Ale skąd oni to kurwa wiedzą? Spierdalaj! Wąd chuju! Padaj! Kapuś! Zobaczcie! Spierdalaj, słyszałeś? Jestem wariatem. Tak! Czy nie? Tak, rzucił się na mnie! To głupi wariat! Chce mi się pić. Pić! Uważają, że jestem bardziej niebezpieczny dla otoczenia niż brodacze albo ci ze świetlicy? Nafaszerowani lekami, otępiali, autystyczni, a jednocześnie gdzieś w głębi bardzo agresywni, są widocznie mniejszym zagrożeniem niż ja, skoro oni leżą wolni, a ja związany. Dzień dobry. Trzeba się, żeby podwoić dawkę. Myślę, co? Dlaczego chory leży w pasach? Bo pacjent wczoraj rzucił się na szatniarza. Nie mogę teraz rozmawiać. Przepraszam. Chciał uciec ze szpitala. Uciec? Pan naprawdę chciał uciec? Wcale nie. To dlaczego pan pobił szatniarza? Chwyciłem go tylko za fartuch, ubliżał mi. Chciałem go nauczyć szacunku do człowieka. Ubliżał pan? Prawie dostał zawał, taki miły starszy pan. Tak? Tylko dla zdrowych i dla lekarzy.
W każdym razie chory jest kontaktowy i nie sprawia wrażenia agresywnego. Myślę, że można go uwolnić. A po śniadaniu przyślijcie go do mojego gabinetu. Tak jest. Bałem się, że już pan mnie zapomniał, panie profesorze. No rzeczywiście mógł pan mieć takie odczucia, ale oddział obserwacyjny prowadzi docent Wierzbowski. Dziwne więc by było, gdybym tam pana odwiedzał. A poza tym dzięki tej niepewności poczuł się pan jak prawdziwy pacjent, prawdaż? Cieszę się, że wszystko się dobrze skończyło. A w gabinecie czujemy się lepiej niż na sali, co? Ach, to był koszmar, panie profesorze. Uprzedzałem lojalnie, Walasowi też mówiłem, ale skoro się pan uparł... I co, dowiedział się pan czegoś? Niczego. Brak jakiegokolwiek kontaktu z chorymi. Kompletny autyzm, wrogość. Nabawiłem się tylko strachu przed agresją pacjentów. Nie chcą z panem rozmawiać, co? Nie, jakby wyczuwali, że się ich boję, że ich obserwuję. Muszę jednak przyznać panu profesorowi rację i profesorowi Walasowi również. Ten eksperyment kompletnie nie miał sensu. Mówi pan miał, jakby był skończony. Co nie jest? Myślę, że pora już stąd wyjść. No cóż, to nie takie proste. Chciał pan udawać chorego? Chciał pan. Udawał pan, udawał. To tak dobrze, że ma pan rozpoznanie schizofrenia paranoides. Ledwie przyszedł pan na mój oddział, a już założyli panu pasy. Czy pan myśli, że mogę pana wypuścić, powiedziawszy, że chory jest po prostu zdrowy? Ja przestrzegałem przed konsekwencjami zbytniego wczuwania się w rolę. Na razie zapowiedziałem, że pański przypadek interesuje mnie szczególnie jako materiał do skryptu. Formalnie jest pan pod moją opieką. Tyle na razie mogę zrobić. Jak długo? 2-3 tygodnie. Minimum. No przecież nie mogę powiedzieć, że chory nagle wyzdrowiał i może wyjść. No, pan jako lekarz wie o tym doskonale. Też powinien się pan trochę pomęczyć. Aha, i na przyszłość. Niech pan nie wyzywa pielęgniarek, nie rzuca się na szatniarzy i nie oddaje moczu na sanitariuszy. Takie zachowania tylko pogarszają sytuację. Denerwuje mnie chamstwo. No, powinien się pan opanować. Agresywny chory nie wyjdzie stąd, dopóki nie wyzdrowieje. Na razie przeniosę pana do jakiejś ciekawszej sali, do bardziej kontaktowych pacjentów. A co jakiś czas będziemy się spotykać, panie Jurku. Andrzeju. Słucham? Mam na imię Andrzej. A tak, rzeczywiście, przepraszam. Oczywiście nie ma pośpiechu. Ludzie spędzają tu lata, niektórzy wegetują do końca życia. Czym więc są te 2-3 tygodnie? Minimum. Hejka! To pana nowa sala. Sala numer 2. A to pańskie łóżko. Hejka! Hejka! Jak pan patrzy, panie doktorze, to za wariat. Myśli, że wojna się jeszcze nie skończyła. Chory to ty, bratku, mnie nie jesteś. Nic się nie mów, nikomu nie powiem. Co symulujesz? Jestem chory, jak wszyscy. Mów prawdę, jak pan doktor pyta. Zamknij się, Goebbels, bo wznowimy Norymbergę. Pamiętasz? Zakatrupią cię nazwy! Lekarstw nie łykasz. Widzę to. Co tu robisz, a? Naprawdę jest pan lekarzem? Naprawdę to słowo względne. No ale jestem lekarzem. Żeby było zabawniej, psychiatrą. Pierdoli. Jestem psychiatrą, ale tutaj to nie ma większego znaczenia, ponieważ tutaj każdy jest tym, kim uważa, że jest. Na przykład Goebbels jest Goebbelsem. Nikt mu w dowód nie zagląda. Goebbels! Jesteś wariatem? A mam być? Masz być. No to jestem. No widzisz, taka rozmowa z wariatem. Jeżeli naprawdę jest pan psychiatrą, co to jest zespół Mori? Chodzi o zespół guza płata czołowego, zmianę osobowości, euforię, powierzchowność opinii, niefrasobliwość, albo o objawy stanu apatyczno-abolicznego. To można przeczytać w każdej książce weterynaryjnej. No. Jak dzielimy zaburzenia psychiczne w podarce. No, związane z napadem, częściowo związane z napadem i międzynapadowym. Zadajesz dobre pytania, bratku.
kolega po fachu? Nie, jestem inżynierem. O. Rozgryzłem cię, inżynierze. Nazywam się Marek Krynicki. Nazwali cię na mnie tak. Jesteś tu, żeby mnie zbadać. Co jest, kurwa? Cii. Musiałem zobaczyć. Nikomu nie powiem słowo lekarstwa. Pierdol się! Nie obchodzi mnie to, czy musiałeś, czy nie musiałeś, no! Cicho, bądź stary! Nie jestem kapuziem ani wariatem, jutro pogadamy, ale bądź cicho teraz, bo narobimy sobie problem. Lekarstwa można wypluć. Przed zastrzykiem się nie obronisz. Obaj nie lubimy być leczeni, prawda? Utrzymujemy te same leki do wizera. Panie doktorze, ja nie mogłam wtedy mówić na rozmowie, bo myśli miałam mało, a to stąd, że staram się pojedynczymi słowami myśleć, żeby po prostu nie całe myśli, no bo inaczej te moje myśli będą wszyscy znać. Mhm. O Boże, albo o moje dziecko, albo... Tak. Dobrze, proszę pani, wszystko wiem, niech pani wraca na salę i się położy, dobrze? Tak, proszę. Na przykład jak ktoś do mnie mówi, on po prostu... Bo ja te myśli mam takie głośne. I tych myśli mam bardzo dużo. Jeszcze im drzwi otwieram. Przecież to tak głośno mówię. Wy nie słyszycie? Panie doktorze, słyszy mnie pan? Czy ktoś mnie słyszy? Subject were given 60 patients with schizophrenia, 21 has sibling, from the families of 21 of these patients. Hagita! Hagita! Norimberga Kebes! Widzę, że się szybko uczysz, bratko. Co, czytałeś moje notatki, będziesz mnie teraz szantażował? Idealista, co? Ale właśnie dałeś dowód, że zaczynasz przeglądać na oczy. Jeśli ty ich nie zjesz, oni zjedzą ciebie. I będzie tak, jak napisałeś w swoim notatniku. Skopią cię, bo jesteś inny. Nie bój się być tym, kim naprawdę jesteś, a jesteś zdrowym facetem otoczonym bandą psycholi. Co, wykład mi robisz? Chcę ci po prostu oszczędzić kolejnych nieprzyjemności. Kurwa, te myszy zjedzą wszystkie moje książki. Przydałby się kot. Cip, 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 cip. Cip, myszki? Dobra, opowiem ci o sobie. A najpierw chcę przedstawić parę osób. Chodź ze mną do świetlicy. Boisz się? Jesteś pod moją opieką. Chodź, chodź. Chodź, chodź. Dzień dobry państwu. Spokojnie, spokojnie. Chciałem wam przedstawić nowego pana doktora. O właśnie. Bardzo dobrze. Bądź tym, kim jesteś naprawdę. Tutaj wygrywa tylko silny, a najsilniejszy jest lekarz. Nawet taki bez fartucha? Żeby ich poznać, musisz przestać myśleć jak człowiek zdrowy. Tu zgadzam się z Walasem. Weź LSD i zobacz przez moment to, co oni widzą przez cały czas. Dalej w telewizor! Musiałem się nauczyć, poznałem reguły gry i zacząłem je stosować. Tobie radzę to samo. Jeżeli chcesz, wytrzymaj do końca swojego pobytu i nie zwariować. Ja kibluję tutaj 4 lata. 3 lata? 4 lata.
Chodź tu, chodź tu, chodź, chodź, nie bój się. To jest Albert, Robert Albert. Robert Albert, doktor nauk medycznych. Neurolog. Co ty myślisz? Co mam myśleć? Schizofrenia, to widać. Tak. A że lekarz, neurolog? Choroba nie wybiera. Swego czasu, kiedy jeszcze był potrzebny, robił różnym politycznym nerwice skierowania na psychiatry. Potem spaprał jakąś ważną sprawę, dostał kilka wątów w łeb i teraz wygląda tak, jak wygląda. A Kowalski? Czytałem w twoim pamiętniku, że leżałeś z nim na obserwacyjnym? No, leżałem i co z tego? Znany kardiolog, robił na zamówienia zabawy, sprawy polityczne itp. Dobra, nawet robił to co? No. Telefon hastokrotki jest wodą. Pierwszy elektrowstrząs go załamał, drugi dobił, wtedy zaczął gadać o tych prądach, a czwarty zawiął. A trzeci? Trzeciego nie było! Dobra, co ty chcesz mu przekazać? Psychuszka. Szpital dla lekarzy. Albert Kowalski, Morawiecki, ja i wielu innych, których nie znasz. I nigdy nie poznasz. Dobra robota. Okej. Okay. A ty dla kogo byłeś niewygodny? O tym później. Chodź. Co wiesz o omamach wzrokowych? Większość mówi, że to rzadkość. Bilkiewicz pisze tylko, że... Pisze tylko, że... Wielcy też mogą się mylić. Nie pomyślałeś o tym? Przeczytałeś, że schizofrenik nie może widzieć poruszających się postaci będących wytworem jego wyobraźni, a tylko słyszeć te słynne głosy. Dźwięk tak obraz, nie? Owszem, co z tego? Nic podobnego. Schizofrenik nie tylko słyszy głosy, ale również może widzieć poruszające się zjawy. Brak kontaktu z otoczeniem, osłupienie, bezruch, ale jego oczy. A, idziemy na siusiu. Albo oczy paranoidalnego schizofrenika, czy paranoidalnego schizofrenika. Przecież one cały czas coś śledzą, cały czas coś obserwują. Niby patrzą na ciebie, a tak naprawdę obok nigdy nie rozmawiają z tobą. Zauważyłeś to? Zapewniam cię, nie na ciebie, braciszka. A czy ten lekarz jąkała? Nie pytał cię o halucynacje wzrokowe? Owszem, pytał. No, i jesteśmy w domu. Jestem tutaj, bo odkryłem własną teorię o mamach wzrokowych. Ale ktoś mi ją ukradł. I żeby cały splendor mógł spaść na niego, ja musiałem być usunięty i trafiłem do czubków. Teraz rozumiesz? Rozumiesz? Powiedzmy. Ach. Chodź, 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 chodź. No dobra, spróbujmy inaczej. Czy Wiśniewski, Praskachow, Moklowa, Zarzycki ciągle pracują na twoim oddziale? Ciągle pracują. A teraz obróćcie dalej ordynatorem. No. A Balas jest oczywiście dalej ordynatorem? Tak. Skąd ich znasz? Bo zanim mnie tu zamknęli, byłem u was zastępcą ordynatora, a Balas jest tym, który ukradł mi moją teorię. W tym szpitalu trzyma się dwie kategorie ludzi. Zwykłych pacjentów z autentycznymi chorobami psychicznymi oraz ludzi blisko związanych z medycyną, którzy są, a przynajmniej byli, zanim tu trafili, normalni, zdrowi. Tylko z różnych przyczyn stali się niepotrzebni. Walka i opór nie mają sensu. Pozostaje nam leczyć, bo inaczej wchłonie nas szpitalny marazm, a to już koniec. I co ty robisz swoje? Leczysz? No dobra. Na dzisiaj wystarczy. Tych warunkach? W jaki sposób? Coś za coś. Ja przeczytałem twoje notatki, ty przeczytaj moje. Jutro pogadamy. A, jeśli potrzebował notatki, jest mój szac. Profesorze, kim jest właściwie mój kolega z sali? Który? Krynicki, Marek. Co za zbieg okoliczności. Jesteście na jednej sali? Więc to przypadek? Tak. Doktor Krynicki, sądowy nakaz obserwacji.
jest winien śmierci wielu ludzi. Ja nie wnikam w kwalifikacje moralne jego czynów, ale szpital jest chyba lepszy niż więzienie i skandal w środowisku. A poza tym są podstawy, żeby go tu trzymać. Ma jakieś konkretne rozpoznanie? Aż tak to pana interesuje? Czysto zawodowe pytanie. Pan leży z nim na jednej sali. Chciałbym wiedzieć, czego się spodziewać. Paranoia vera. Pierdoli, pierdoli, pierdoli! Co z moim wyjściem? No, jesteśmy na dobrej drodze. Oficjalnie pan teraz zdrowieje, więc proszę zbyt intensywnie nie symulować. Jezus Maria. Wstała, idziemy. Człowieku, jest noc. Obchód, nie pamiętasz? Będziemy leczyć, wstawaj. I budź się. Chodź. Zamknęli mnie tutaj z powodu teorii omamów wzrokowych, ale pretekst był inny. Kilka lat temu pracowałem nad psychostymulacją, metodą leczenia polegającą na zamknięciu linii sił pola bioenergetycznego poprzez układ rąk człowieka dotykającego własnej głowy. Wiadomo, że mózg jest wykorzystywany jedynie w 15%. Dzięki moim eksperymentom sprawność zapamiętywania i kojarzenia przekroczyła jakiekolwiek normy. Schizofrenia paranoidalna. Ponieważ chętnych do udziału w eksperymencie nie było, wpadłem na pomysł, żeby prowadzić go wyłącznie wśród chorych z omamami wzrokowymi, których obserwowałem na co dzień na oddziale. Żeby nie zaciemniać wyników, odstawiłem leczenie tradycyjnymi metodami. Jezus Maria, no ruszaj się. Jeszcze wczoraj miał schizofazję. Nie był w stanie sklecić jednego normalnego zdania. Rusza się! Cicho, dziadek! Co rusza. Jest? Dziadek, cicho! Szyja, w porządku! Szyja się rusza! Co się rusza? Szyja! Przedtem mi nie chodziła, teraz chodzi! Chodzi! Jebana! Oni mi coś zrobili! Dziadek! A pan co tu robi? Natychmiast na salę! Ja to tylko leczyłem! Niektórym odstawienie leków i sama tylko psychostymulacja pomogły, nawet bardzo. Ale kilku pacjentom znacznie się pogorszyło, głównie katatonikom. Dwóch zmarło. Przecież w ostrej postaci katatonii śmiertelność jest dużo. Często żadne leczenie nie skutkuje. Tak, to prawda, ale nikt nie chciał mnie słuchać. Zgoda. To musiała być terapia wspomagana farmakologią, ale przecież trzeba było zrobić ten pierwszy krok. Bez wpływu leków, żeby cokolwiek wiedzieć. No, a potem przyszły rodziny zmarłych i zrobiła się afera. Wala zwietrzył okazję i po prostu mnie wystawił, że o żadnej psychostymulacji nie wiedział, że to ja sam. Powołali jakieś komisje, a jak odkryli, że w papierach coś tam nie w porządku, dawaj kryminał i mnie do sądu. Gdzie jest Kryński? Hajda! Doktor Mengele mówili. Wielkie nadużycie, zaniechanie obowiązków, szkodzenie chorym, a w końcu doszli do wniosku, że moje prace są szczególnie niebezpieczne, bo ja chcę produkować ludzi z supermózgami. Zwąchali się z sądem, przekupili kogo trzeba, powołali jakichś podejrzanych biegłych i sąd zamiast wyroku orzekł, że muszę iść na obserwację psychiatryczną. A to gorzej niż kryminał. Dlaczego? Dlatego, że nie można się odwołać, bo kto się ma odwoływać? Wariat? Jak się pan czuje, panie Andrzeju? Dobrze. A co to było w nocy? Nic. Chciałem z panem chwilę porozmawiać. Po śniadaniu przyślę po pana pielęgniarkę. Miłość boską, co pan wyprawia? Czy pan zaindukował się paranoją od Krynickiego?
Czy pan myśli, że nikt nie wie o jego zwariowanych nocnych misteriach, o tej jego psychuszce? Cokolwiek pan powie albo zrobi, jest skrzętnie odnotowywane. Chce pan stąd wyjść, czy nie? No to dlaczego utrudnia mi pan zadanie? Dwoje się i troje, żeby pana stąd wyciągnąć. Ale jeżeli nawet starzyści patrzą na mnie podejrzliwie, to co ja mam robić? No niech pan spojrzy na sytuację obiektywnie. Ma pan w papierach schizofrenia paranoides. A czy mógłby mi pan wytłumaczyć, co pan właściwie robił w nocy na tamtej sali z Krynickim? Nawet poznawanie ma swoje granice, tym bardziej tutaj. A co z Krynickim? Nie ma go na sali? Coś mu się stało? No, zwykle po tych wyskokach dobrze mu robi izolatka. Uspokaja się, wycisza. A dlaczego to pana interesuje? Van Gogh, Plat, Proust, Goethe, Beethoven, Newton, Goya, Witkacy, Gombrowicz, Nikifor. Czy choroba odstępstwo od tak zwanej normy psychicznej może być genialnym spełnieniem dotąd niespełnionych idei? Czy chorzy mogą wyznaczać ideały zdrowym? Jeżeli uznajemy geniusz człowieka chorego psychicznie i my, zdrowi, uważamy go za niedościgły wzór, to czy aby jesteśmy do końca zdrowi, skoro chcemy kroczyć jego drogą i rozumiemy jego pracę? Do ciebie mówię! Skoro mózg jest tajemnicą, a jego funkcjonowanie wielką niewiadomą, to i tabletki są w gruncie rzeczy loterią. Na każdego działają inaczej, na jednych znakomicie, na innych wcale, a innym wręcz szkodzą. Wykorkował. Zatujesz, no. Przekręcił się w nocy na zawał. Nie było co zbierać. Mówić. Ale super jest. Dla mnie szansa, że mnie stąd wypuszczą. Końcowym kolegą Wallace'a, nie? No, ciebie może wypuszczą. Coś ty tak zbladł. Jezu. Ale jak ja stąd wyjdę? Jak w filmach, co? Przecież tylko Zimiński wiedział, że... Kurwa. Co? No tak, to się trochę skomplikowało. Pan chce opuścić nasz szpital, prawda? Przecież każdy może zaświadczyć, że jesteś zdrowy. Tak myślisz? Takie to proste? No pewnie. Niemożliwe. No to dlaczego ty nie jesteś na rybach, w kinie, nie wiem? Tylko siedzisz tu zamknięty w szpitalu dla wariatów? Co ty? Co ty porównujesz? Kogo? Ciekawskiego? Harcerzyka ze mną? Mówiłem, że myślę, że on na sali i nie szukał guza? Mówiłem? Ja byłem kimś, byłem ordynatorem, a ty co? Ty dopiero startujesz w zawodzie lekarskim. Słucham. Ze mną jest zupełnie inna historia. Wiesz, co ja mam za sobą? Sądy, bracie. Eksperymenty, teorie omamów wzrokowych. Walka o stołki, o pozycję, o sławę. A ty co? Ty nic nie zrobiłeś. Jesteś niewinny. Czemu oni mieliby cię skrzywdzić? Myślisz? No pewnie. Najwyżej zrobią ci testy i wszystko się wyjaśni. Tak, ale ja robiłem testy. No sam widzisz. A tak, tylko tak robiłem, że się dali nabrać. Może ty jesteś prawdziwy świr? No taki sam jak i ty, baranie. Jak miałem udowodnić, że jestem naturalnym, autentycznym pacjentem? Tylko Zimiński wiedział, że udawałem. No mówisz, Wallace tak samo. Możesz do niego zadzwonić, no. Masz rację. Mogę zadzwonić? Wie pan, to trudna sprawa. Pacjenci nie mogą korzystać z tego telefonu. Okej, z którego mogą korzystać? Ja zapłacę. Czym pan zapłaci? No i ile? Przecież pan będzie sobie tu rozmawiał, a rachunek potem przyjdzie jeden za wszystkie rozmowy. Okej, ja będę rozmawiał bardzo krótko. Powiem tylko kilka słów o dużą słuchawkę, dobrze? To bardzo pilne. Ale naprawdę bardzo krótko. Okej. Halo? Mówi Andrzej Majer, czy mogę rozmawiać z ordynatorem Wallace'em? Tak. Halo, czy to szpital psychiatryczny? Nie, to nie są żarty. Dobrze, czy to numer 835-22... Dosyć. Niech pan wraca na oddział. Tylko jeden telefon, dobrze? Jeszcze raz. Powiedziałem, okay? Dosyć. Dosyć, pan. Ja muszę wykonać telefon. Powiedziałem, dosyć. No ktoś... Proszę to zostawić. Ktoś musi potwierdzić, że... Na pomoc! Na pomoc! Ktoś musi potwierdzić, że jestem zdrowy. Pić.
Kurde, nareszcie. Co oni ci dali? Tyle godzin? Dzień dobry. No i jak się pan czuje? Kto jest zastępcą ordynatora ziemińskiego? Ja. A dlaczego pan pyta? Chciałbym porozmawiać z panem po obchodzie. A dlaczego po obchodzie? To właśnie na obchodzie pacjenci rozmawiają z lekarzem. To dłuższa historia. Dobrze. Przyślę po pana pielęgniarkę. A będzie pan grzeczny? Profesor Zimiński nie może potwierdzić pańskiej wersji wydarzeń. Zresztą profesor Zimiński nie może nic już potwierdzić, chociaż muszę przyznać, że ostatnia pana wersja jest całkiem przekonywująca. Jak na chorego, prawda? Tłumaczę, że nie jestem chory, że jestem zdrowy, że to wszystko udawałem. Jak ja mogę pana przekonać? Proszę się uspokoić. Wszystko będzie w porządku. Tak, to nic nie jest w porządku. Uwierz mi, człowieku, że ja mówię prawdę. To wszystko można sprawdzić. Proszę się uspokoić, albo będę zmuszony przerwać tę rozmowę. Muszę panu przypomnieć, że na początku podpisywał pan szereg kwestionariuszy. Pamięta pan? Chodzi panu o testy? Mm-hmm. Tak, wypełniłem je. Tak robiłem, że się dali nabrać. W końcu jestem wariatem. Tak! Czy nie? Na pomoc! Proszę uwolnić chorego z pasów. Dobrze, żądam przynajmniej przeprowadzenia powtórnych badań przez specjalistę spoza tego szpitala, dobrze? To chyba może pan dla mnie zrobić, tak? Obiecuję, że zrobię wszystko, aby wyjaśnić tę sytuację. Okej. Proszę się skontaktować z moją żoną, proszę jej powiedzieć, że tutaj jestem. Pan z nią może też porozmawiać. Wywiad środowiskowy jest ważnym elementem uzupełniającym kartę chorobową, tak? Oczywiście, jeżeli zostawi mi pan telefon, skontaktuję się z pańską żoną. Bardzo proszę. Wiedzi pan, że pracował pan na oddziale profesora Halasa? Tak, nazywam się Andrzej Majer. A, rozumiem. Jak? Andrzej Majer. Nazywam się Andrzej Majer. Andrzej Majer. Ciekawe, jak Maria zareaguje na to, że leży w szpitalu psychiatrycznym. Pewnie ma to w dupie i nawet nie pofatyguje się, żeby przyjechać. To pan mnie wezwał, niech pan mówi. No jak papa, on się czuje? Jak ma się czuć zdrowy człowiek zamknięty w szpitalu dla wariatów? Czuję się dobrze. Skontaktowaliście się z Wallasem? Jestem lekarzem czy nie? Nie jest, papa. No? Choroba nie wybiera. Czuje się pan zagrożony? Czegoś się pan obawia? Nie, to wy się boicie, że mógłbym stąd wyjść. Sąd nie wydał nakazu pobytu w szpitalu. Nie jestem ubezwłasnowolniony. Jestem wolnym człowiekiem. I mam prawo sobie decydować. Trzymacie mnie tu bezprawnie. Każdy ma prawo wyjść wtedy, kiedy mu się podoba. Nawet kakatonicy w stuporze? Tak, nawet kakatonicy w stuporze. I agresywnie chorzy. Jestem zdrowym człowiekiem, więc żądam respektowania moich praw. Może o tym potem. Wezwałem tu pana, ponieważ przyszła pańska żona. Proszę sobie spokojnie porozmawiać. Nikt tutaj państwu nie będzie przeszkadzał. Mówiłem się, kim jestem? Boże, jak ty wyglądasz? Jak wyglądam? Normalnie, jak każdy tutaj, nie? Spokojnie. Robią ze mnie wariata. To znaczy usiłują. Ale zaraz stąd wychodzę. Postraszyłem ich prokuratorem, więc muszą mnie wypuścić. Czy im powiedziałeś, kim jestem? Powiedziałaś im, czy nie? Tak. Co im powiedziałaś? Tak. Co tak? Powiedziałam im, jak chciałeś. Co ty pierdolisz? Powiedz, czy mi powiedziałeś, kim jestem? No co? Rzucisz się na mnie, ty wariacie? Tak. Wystąpiłam o twoje bezwłasnowolnienie. Już dawno powinnam była to zrobić. Nie bój się. Nawet nie poczujesz różnicy. Przecież i tak całe dnie spędzałeś w szpitalu. Przynosiłem ci pieniądze. Wzięłam się śmirem. Widocznie za mało. Inżynierek przynosi ci więcej, tak? Nie, nie, nie. A możesz do mnie zadzwonić później? Tak. Nie, nie, nie słyszałem. Aha. Chce mi się pić. To jest dobrze, panie kolego.
Pić! Dlaczego chory leży w pasach? Myślę, że można go uwolnić. A po śniadaniu przyślijcie go do mojego gabinetu. Tak jest. Proszę mówić. Proszę mówić, ja pana słucham. Jak to się znalazło pod pańskim materacem? Pan coś pisze? Ja pana słucham. Powiedz mi, braciszku, po co ci tyle długopisów? Tyle długopisów? Tak, piszę. Pan coś pisze? Zapisuję myśli. Proszę mówić. One mogą wszystkim zaświadczyć, im zaświadczyć. Czy to te notatki? Te notatki? Pod pana materacem coś pisze? Po co ci tyle długopisów? Agresywny chory nie wyjdzie stąd, dopóki nie wyzdrowieje. Na razie przeniosę pana do jakiejś ciekawszej sali, do bardziej kontaktowych pacjentów. Hejtla! Dobrze, że się nie szarpały. Nie udało nam się w nocy. Siedzicie, wsadzą mnie do izolatki. To jest stary numer. Podobno mnie to uspokaja i wycisza. Kurde, szkoda tej latarki. A Zimiński? Żyje? Dobrze się czujesz? Co z Walasem? Nie wiem. Idę. Gdzie idziesz? Myślałem, że gabinet Zimińskiego jest w innej części budynku. Niedobrze ze mną. Muszę szybko opuścić szpital, bo czuję, że normalnie wariuję wśród tych cholernych wariatów. 152, proszę. Ewa? Mówi Andrzej. Ewa potrzebuje twojej pomocy. Ewa, błagam cię, gdybym mógł, to bym zadzwonił w dzień. Proszę cię, weź kartkę. Piszesz? Pisz. Potrzebuję pomocy w wyjaśnieniu całej sprawy. Tak, jestem na oddziale Zimińskiego. Tak, Zimiński... Poczekaj chwilę. Dobrze, przeczytaj teraz. Świata nie ma, ty go miałaś! Zanieś to samego rana Walasowi. Co? Gdzie wyjechał? Do Stanów? Nie wiem, wyfaksuj to, wyślij, nie wiem, zrób coś. Ewa, ja naprawdę potrzebuję pomocy, błagam cię. Myśleć. Myśleć. Może w rzeczach Zimińskiego znajdę ratunek. Notatki. Cokolwiek. Jest tam kto! Otwieraj! Chodź, przeleciłem po sali, zobaczymy, którego nie ma. Muszę się śpieszyć. Bo będę tu siedział, bo uznają, że jestem zdrowy, a ja zdrowszy już być nie mogę, więc nie uznają tego nigdy. Pogłaskał po brodzie swojej i stąpił do piekieł. A jak trzeciego dnia zmartwychwstał, to przyszedł i przyniósł mi dwa serca. Powiedział: daję ci dwa serca, abyś po trzykroć żył na moją chwałę. I na ten czas przyjąłem serce. W tym
opuszczeniu jest dużo prądu. W końcu cały wpłynął do mojej ręki, razem z tym nadajnikiem. No i wtedy usłyszałem, jak nie myślę. Nie będziecie mnie tutaj tak długo trzymać, dopóki nie będę zdrowy, a ja już zdrowszy być nie mogę. Nasłaliście Majera, żeby mnie szpiegował. On jest psychicznie bardzo chory. Zastrzyk tak w połowie bez końca. Przez cały czas, niezależnie od tego, czy czas będzie ciągły, czy też nie. Wszystko jest z góry ustalone, dlatego nie warto nic robić. Zaraz se kurwa potańczymy! Czuję, jak gdzieś poza świadomością uciekł mi dzień albo dwa. Luka w czasie. Daj mu podwójną! Niech wiersza impreza jest na oddziale! Jutro będzie siostra i znowu mi zrobi zastrzyk. A jeśli zrobię tak, żeby mi nie zrobiło, to ona i tak zrobi, tylko że na siłę, a potem przyjdą i nie zrobią swoje, tak żeby ona mogła zrobić swoje. Upiorne wizje znikają. I myśli, które dotąd ktoś odciągał, znowu dają się pomyśleć. Znowu się budzę. Mam luki w czasie. Nie zdarza się to tak często, ale wciąż muszę ćwiczyć ciągłość czasu. Zauważam w głowie ostatnią myśl, ale boję się ją pomyśleć, bo ta myśl jest ostatnia.